Zostawcie suba! Zostawcie suba! Zostawcie cel donata na wódkę. Chcecie wiedzieć, o co mnie poprosił góral? Jak widział, że ja dostaję donaty, bo ja miałem człowieka, Torpeda, który dawał mi naprawdę duże kwoty donatów, Torpeda. I siedzieliśmy, ja, Torpeda na TeamSpeaku, przyszedł góral na TeamSpeaka. Wiecie, o co poprosił? Udawał, że płacze i poprosił o 1000 zł. Bo widział, że Rafonix dostaje duże donaty. I że po prostu zauważył, że ja dostaję duże donaty po 5, 6 tysięcy, 8 tysięcy złotych w euro, nie? 2000 euro, 3000 euro, 1000 euro. Dostawałem takie donaty rok temu. Nawet ponad rok temu to było. I góral poprosił o 1000 zł. Przyszedł z płaczem na TeamSpeaka, poprosił o 1000 zł. Serio. I wiecie, co powiedział, że na co jest mu potrzebne te 1000 zł? 1000 zł góralowi było potrzebne na opłacenie akademika. Rozpłakał się. Słychać było, że płacz jest udawany. Ewidentnie, kurwa, napatrzył się na te donaty, jakie ja dostaję. Wiedział, że ma tylko po 5 widzów i nie zarobi, a miał pociąg do monety. Czemu zaprzecza tutaj? A zawsze bym miał pociąg mega do monety, bo to było widać w jego zachowaniu. On przyszedł i żebrał o te 1000 zł, płakał. Mało tego, powiedział, że jest to na opłacenie akademika, a za godzinę przyszli do nas ludzie na TeamSpeaka, jego znajomi jacyś, i powiedzieli, że akademik jest już dawno opłacony, że on ma opłacony akademik. On mówił do nas, że on szuka pracy, do mnie i Torpedy, tego donatora, powiedział, że on szuka pracy. My powiedzieliśmy mu takie hasło, idź do roboty, dostań jakąkolwiek zaliczkę, 100 czy ileś złotych i damy ci te 1000 zł. Tak powiedzieliśmy. No. Wygoniliśmy gościa do roboty po prostu. Powiedzieliśmy, przynieś jakąkolwiek zaliczkę, dostaniesz wtedy te 1000 zł, nie? No, kazaliśmy wypierdalać typowi do roboty. Normalnie. Z takich jeszcze pieniężnych rzeczy. Góral, nie wiem, czy pamiętasz, ale na pewno pamiętasz. Mam takiego widza młodego, Zełku, Jankosia. Często siedział na TeamSpeaku. Słuchaj, dlaczego, kurwa, odpierdalasz takie akcje i bierzesz od dzieciaka kosę w Counter-Strike'u i obiecujesz mu, że jeśli on ci da kosę... To jest Counter-Strike, taka gra, nie? Wszyscy wiedzą, może ktoś nie wie, no. Bierzesz kosę w CSGO od dzieciaka i obiecujesz mu, że zagra ze mną. Kurwa, stary, wziąłeś od typa kosę w CSGO i powiedziałeś mu, że zagra ze mną w CS-a. Kurwa, jakie ty masz kontakty ze mną, miałeś, że ty obiecujesz komuś grę ze mną w CSGO w zamian za kosę, kurwa.